Bedeker Ewangelii gaudium. Odważmy się trochę bardziej przejąć inicjatywę. My Polacy, tak jak mamy, że często na wiele rzeczy narzekamy. Przykłada się to także na naszą wiarę i nasze zaangażowanie w kościele. Często mówimy, że nam nie odpowiada ksiądz, że nic się w naszej parafii nie dzieje, że tylu ludzi nie przestrzega przykazań kościelnych, że jest tak źle i beznadziejnie, ale jest na to rozwiązanie. Trzeba po prostu podjąć działanie. Ja często powtarzam, że tak naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia, i gdy słucham wielu takich dyskusji, narzekań, to mówię, trzeba coś po prostu zrobić, i ktoś się może zastanowić, co trzeba zrobić. I tak naprawdę tutaj każdy powinien znaleźć swoje miejsce i podjąć inicjatywę, a jaką inicjatywę? Inicjatyw jest wiele, bo wiele jest do zrobienia w naszym kościele. Wiele jest jeszcze do zrobienia w naszych parafiach, ale także jest wiele osób, które nie spotkało Jezusa. A to, jak będzie wyglądał kościół i czy ludzie poznają Jezusa, zależy od nas samych. Dlatego nie możemy się bać, tylko odważnie zacząć działać. Jak działać, gdzie działać? No, oczywiście to wszystko musi najpierw. Yy, Rozeznawać się na modlitwie. Tu potrzeba najpierw naszej głębokiej wiary i spotkania z żywym i prawdziwym Bogiem, bo to On nas ożywia i dodaje tej odwagi. No właśnie, to nie jest odwaga, która wychodzi ze mnie samego, tylko odwaga, która pochodzi od Jezusa. To Jezus przychodzi i mówi do mnie: Odwagi! I posyła mnie. Posyła mnie do parafii, gdzie jestem, i mówi: Działaj. Często mówimy: Co robić? No, nie jestem lektorem, więc nie mogę czytać czytań, nie jestem ministrantem, nie umiem układać pięknie kwiatów, ale wiele jest rzeczy do zrobienia. Wystarczy na przykład spotkać się z księdzem, proboszczem. Wielu osobom wydaje się to bardzo abstrakcyjne, ale krytykujemy na przykład kapłanów, osądzamy ich, ale z żadnym z nich nigdy nie rozmawialiśmy. I od tego warto zacząć na przykład. Naszą przygodę z kościołem, z zaangażowaniem w kościele, z rozmową z danym kapłanem. Często postrzegamy księży jako takich kosmitów, którzy są z innego świata. A ja wtedy zachęcam, żeby naprawdę poznać tą osobę, no bo jest człowiekiem jak my. I często bardzo księża, proboszczowie mają propozycje i mają potrzebę, żeby zaangażować świeckich do różnych działań. Jest też wiele do zrobienia na zewnątrz, nie tylko w parafii. Jest wielu ludzi, którzy jeszcze nie spotkali żywego Boga. I często myślimy, że to zadanie głoszenia dobrej nowiny, mówienia o Bogu, należy do właśnie kapłanów czy jakichś wyspecjalizowanych grup. A to jest nasze osobiste zadanie, żeby głosić dobrą nowinę. Gdyby każdy z nas y, chociaż raz w roku jedną osobę y, przyprowadził do Boga, to już takich osób wierzących byłoby o wiele więcej. Chociażby w Polsce, gdzie 80% deklaruje się jako osoby wierzące, no to już byłoby jakieś 30 milionów więcej osób wierzących, gdybyśmy rzeczywiście się przejęli tym, że każdy z nas może przyprowadzić kogoś do Boga. Ale wiadomo, że nie każdy jest w stanie to zrobić. Myśli sobie, to jest niemożliwe. Zacznijmy naprawdę od modlitwy. Zacznijmy od codziennej modlitwy za osoby, które nas otaczają, za osoby, z którymi pracujemy, z którymi się uczymy, które są blisko nas. To jest ten pierwszy krok i to możemy zrobić.